Hej, ja jestem Bonkol, a dokładniej Martwy Bonkol, a to jest World of Warcraft, a dokładniej WSG, czyli Warsong Gulch. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować krótki materiał, naprawdę króciutki, ponieważ tutaj za 6 minut kończy się BG, jeżeli nie zdążymy zdobyć trzech flag, ponieważ właśnie tak, na tym battlegroundzie, na którym jesteśmy, czyli Warsong Gulch, chodzi o to, aby zdobyć flagę. Zdobyć flagę, czyli typowy capture the flag. Bierzemy od nich flagę, zanosimy do naszej bazy i na odwrót. Jeżeli oni nam zabiorą flagę, to my nie możemy oddać ich aż do momentu, gdy nie zdobędziemy flagi z powrotem. Czekajcie, tutaj coś mi przycięło. Okej, co ja robię? Ja robię teraz głupoty, bo gadam z wami, a nie skupiłam się teraz w ogóle na grze, dzięki czemu zaraz pewnie padnę. Ale okej, słuchajcie. Sprawa taka, no to co tutaj widzicie, to jest PvP na bardzo niskim poziomie. Dlaczego? Ponieważ mam podstawowe itemy już od długiego czasu, jeżeli chodzi o PvP. Ponieważ skupiłem się na PvE, chodzę więcej na daily, chodzę więcej na rajdy, co ja gadam, jeszcze na rajdzie nie byłem. Nie byłem na rajdzie, ponieważ nie mam odpowiedniego item levelu. Czyli nie mam odpowiedniej jakości, odpowiednich wysokich... jakby to nazwać? Nie mam na tyle dobrych itemów, aby po prostu mnie wpuściło w te kolejki raid grupy. To nie jest tak, że ja mam słabe itemy i nikt nie chce ze mną iść. Tylko po prostu tu jest system, który wykrywa automatycznie, sumuje i uśrednia ten cały item level ze względu tutaj na każdy poszczególny przedmiocik, który posiadam. Dzięki czemu robić średnią, jeżeli ta średnia nie przekracza jakiejś odpowiedniej wartości, gdzie każdy raid... cholera, tutaj chciałem wam pokazać. Dungeon Finder ma inne, Raid Finder ma inne, Scenarios ma inne. Jeżeli nie mam tej wartości spełnionej, patrzcie. Zabijemy sobie ją? Jedziemy, patrzcie, panda fakcji! Tak jest! Proszę! Tak się robi. Co tam, że to był nubek, ale mniejsza o to. Jeżeli nie mamy spełnionych tych wymagań pod względem item levela, będziemy na pewno płakać forever alone, ponieważ nas nikt nie wpuści, nas system nie wpuści. I powiem tak, skupiłem się bardziej na PvE, dlatego troszkę tak po macoszemu te PvP tutaj ogarniałem. I co za tym idzie, mam mało honor pointów, aby móc sobie kupić itemy dobre do PvP. Mam podstawowe itemy z Auctioned House'a, dzięki czemu dostaję niezłe buffy, niezłe lanie. Ja już tutaj wszedłem na trwające WSG, dzięki czemu możecie zobaczyć, że już mamy dwie flagi, na łącznie trzy możliwe. Wystarczy jedną flagę donieść, ja teraz tutaj walczę w tak zwanym Warsong Flag Roomie, czyli tym pomieszczeniu, gdzie ta flaga zawsze tutaj jest. Fajnie jest, ponieważ jeżeli będziemy w tym flag roomie, właśnie, koniec. Jeżeli będziemy w tym flag roomie przebywać i zabijać osoby, które nam zabrały tę flagę i zaczną uciekać, będziemy mogli wtedy zyskać różnego rodzaju achievementy, czyli osiągnięcia. Jeden się bodajże nazywa Not in my home, czy coś takiego, że zabijemy trzy osoby, które zabrały nam te flagi i uciekają. No i słuchajcie, zakończył się WSG. I co mogę tutaj więcej powiedzieć? Chciałem zaprezentować wam króciutki materiał, naprawdę. Mam wrażenie, że te zbyt długie materiały z WoWa troszkę męczą was. Jeżeli byście chcieli takie większe w cudzysłowie, dłuższe materiały, to dopiero gdy będę widział sens większy, tak jak znajdę jakiś naprawdę bardzo fajnie zorganizowany raid, powtarzam, nie dungeon, to wtedy może sobie pomyślimy coś na ten temat. I taka ciekawostka, słuchajcie, na WSG, czyli na tym battlegroundzie, na którym byliśmy przed chwilą, miałem niecałe 30 FPS-ów, gdy podczas walki dochodziło do spadków 15-20 FPS-ów. W tym miejscu mam cały czas stałą liczbę 60 FPS-ów. Nie wiem, może jest to spowodowane tym, że tam jest większy ruch. A gdzie jesteśmy? Słuchajcie, to jest ciekawostka. Jesteśmy na Wintergrasp. Jest to tak zwany tutaj Battle Zone, który nie jest sam w sobie battlegroundem. Albo jest? Ha! Jest!
Jest to Zon na mapie. Oczywiście on istnieje na mapie. To nie jest jakieś tam miejsce kosmiczne, do którego się dostajemy przez portal. Dokładnie tutaj. Tutaj widzicie, są landy, na których się normalnie robi questy, a on tutaj się znajduje. Co dzięki temu? Słuchajcie, ten land, on cały czas jest tutaj aktywny. Możemy sobie tutaj przylecieć, możemy się bić z ludźmi, nawet jest bardzo duża szansa, że tutaj kogoś znajdziemy. Chociaż te landy są na 80 level, ponieważ to są wszystko landy z Wrath of the Lich King, czyli z Wotka. I ta bitwa trwa bodajże co 2 godziny. Co 2 godziny możemy się zapisać, możemy nawet prędzej się zapisać, tylko co 2 godziny startuje ta bitwa. I to jest też materiał, to jest pomysł na materiał właśnie na przyszłość. Pokażę wam bitwę właśnie z Wintergrasp. Myślę, że będzie fajna, na pewno będzie fajna, ponieważ na tej bitwie zawsze jest bardzo dużo ludzi. To jest typ takiego Battlegrounda, w którym tutaj jest totalna masówka, tak zwana masówka, wiele osób tego nie cierpi. Ja powiem szczerze, nawet lubię tego typu Battlegroundy. Lubię i te WSG, gdzie jest 10 osób, i AB, i te większe. Także to jest naprawdę bardzo fajny sposób tutaj spędzania czasu pod względem PvP. A czym się tutaj różni ten Wintergrasp? Przede wszystkim jest twierdza. I tą twierdzę oczywiście osoby, które przejmują ją aktualnie, posiadają nad nią władzę i panowanie w cudzysłowie, muszą jej po prostu bronić, tak? Jeżeli ją bronią, to ktoś musi atakować, czyli te osoby, które atakują, będą w różnych miejscach na mapie otrzymywać tutaj wsparcie, w workshopach będą uzyskiwać posiłki w postaci różnego rodzaju katapult, destroyerów, tanków, tu są takie siege tanki, które są naprawdę kolosami i konkretny damage zadają. Jednak są wolne. I to wszystko sprawia, że czujemy się naprawdę na takim dosyć fajnie ogarniętym polu bitwy. Dobra, to tyle, ponieważ tutaj bitwa nie trwa, jak widzicie, dopiero za niecałe 2 godziny. Nie będziemy tyle czekać. Ja się biorę dalej do farmienia troszkę honoru pod względem PvP. A wam życzę wszystkiego dobrego i trzymajcie się, cześć!